Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Znajdujemy się w Szozdach na przełomie połowy czerwca. W Szozdach, gdzie powstaje duża inwestycja, projekt, jak to się dzisiaj mówi, Ateny Roztocza, księdza profesora Tadeusza Guza. I niech mi będzie wolno zapytać, na przełomie wieków w Polsce powstawało co najmniej kilka dużych projektów, między innymi ojciec Papczyński, ale nazwy tych projektów, tych miejsc, to były albo Małe Jerozolimy, albo Dróżki Kalwaryjskie, czyli Kalwaria. Piękne, no jest do dzisiejszego dnia, można pielgrzymować tam. A tutaj od 2020 roku powstaje coś, co nie mieści się w tych wymiarach, kategoriach. Myśmy to roboczo nazwali, w gronie oczywiście miłośników księdza profesora Tadeusza Guza, Ateny Roztocza, ale jako synonim to jest taka arka dla katolików, którą ksiądz profesor buduje. Postaramy się, na ile to możliwe oczywiście, przedstawić stan na dzień dzisiejszy, stan aktualny, bo te budowy przecież trwają no czwarty rok niemalże, tak? Ale tu już z przyjemnością wielką oddaję głos księdzu profesorowi Tadeuszowi Guzowi. W roku pańskim 2020 otrzymaliśmy tutaj właśnie, w tej małej roztoczańskiej wiosce mojej rodzinnej, gdzie spędziłem pierwszych 5 lat mojego życia, Szozdach. Pan Bóg natchnął nas, żebyśmy wybudowali taką syntezę historii nauki ludzkości, co symbolizuje pojęcie Ateny, i wiary, co symbolizują pojęcia po Atenach Roztocza: Deo, Regine Polonie et Patrie, czyli Bogu, Królowej Polski i Ojczyźnie. Nie ma takiego dzieła na świecie i dlatego właśnie chcielibyśmy tutaj, oczywiście na miarę tych środków, które mamy do dyspozycji, wybudować taką syntezę tego, co najważniejsze z historii nauki, a głównie nauk filozoficznych i historii wiary. Właśnie tutaj widzimy, że pojęcie Ateny jest właśnie wykute w metalu, natomiast symbolika ewangelistów, świętego Marka, świętego Mateusza, świętego Łukasza, jest wyrzeźbiona w piaskowcu tutaj rodzimym przez pana Jana Pastuszkę z Józefowa Biłgorajskiego. I mamy też tutaj oczywiście symbol Chrystusa i chrześcijaństwa, kamień znaleziony w miejscowości Górniki na Polach. To jest miejscowość leżąca między Józefowem Biłgorajskim a Krasnobrodem, gdzie się objawiła Matka Boża w Krasnobrodzie. I właśnie, a nad całą fasadą Aten Roztocza widnieje krzyż, który jest wierną kopią, jeśli chodzi o sam krzyż, z kapliczki, z miejsca objawień Matki Bożej Królowej Polski w Gierszfałdzie. Natomiast pasyjka jest przejęta z takiego krzyża austriackiego, który został nam podarowany przez przyjaciół z Krakowa. Tutaj mamy jeszcze dużo symboliki, oczywiście w tej fasadzie, symboliki zarówno klasycznej sztuki starożytnej Grecji, właśnie choćby w liściach i kwiatach akantu. Mamy też wieniec nad bramą z liści akantu wykuty w metalu.
Mamy też imię Maria po łacinie ukoronowane jako symbolika Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Świata i Królowej Polski. I oczywiście mamy jako zwieńczenie pod daszkami wieniec wykuty przez Jana Pastuszkę z Józefowa Biłgorajskiego z liści symbolizujący liście akantu i jest to symbolika zwycięstwa człowieka, który stawia na naukę, na prawy rozum, który otrzymaliśmy od Pana Boga Stworzyciela i stawia na łaskę wiary świętej, katolickiej i apostolskiej. A więc, proszę Państwa, jesteśmy jeszcze na granicy tej współczesności tutaj, bo jesteśmy na drodze przed Atenami Roztocza i z księdzem profesorem zapraszamy do środka. Cichutko wchodzimy, rozpoczyna się strefa sakrum. Zapraszamy. Gdy tylko wejdziemy na dziedziniec Aten Roztocza i odwrócimy się, to z tyłu fasady, czyli od wnętrza kampusu Aten Roztocza, umieściliśmy popiersia tych myślicieli, ich wielkich poetów, mężów stanu, ojców poezji, dramaturgii, czy właśnie także ojca historii, geografii, czy ojca medycyny, czy poetów rzymskich. Umieściliśmy ich tutaj, w tych dziełach pana rzeźbiarza Jana Pastuszki, jako tych, którzy poprzedzili ojców i dzieje nauki. Oni wyprzedzili swoimi dziełami, intuicjami, wspaniałymi osiągnięciami ducha w poezji, w nauce, w historii państwowości, czy w historii prawa, czy medycyny, czy historii, czy geografii, czy właśnie zarówno w starożytnych Atenach, jak też i w starożytnym Rzymie. Stąd tutaj znajdują się ich popiersia, a nad tymi popiersiami góruje jeszcze ten ewangelista i apostoł w heraldycznym ujęciu orła, który ma na imię Święty Jan, apostoł i ewangelista. Proszę Państwa, i odwracamy się. Ksiądz profesor, no wspaniale, tutaj może mówić do wieczora o tych wielkich ludziach, światowych ludziach, którzy się zasłużyli, ale najbardziej, największa postać to jest Chrystus, Król Polski, który na samym początku, jeśli się przejdzie przez drzwi Aten Roztocza, napotykamy figurę Chrystusa Króla Polski na tle pierwszego budynku Aten Roztocza. Księże profesorze, dlaczego te kolumny, dlaczego takie głowice, dlaczego ten styl? Najpierw, drogi przezacny panie Jurku, wyjaśnienie, dlaczego tutaj właśnie umieściliśmy figurę Pana Jezusa, który lewą dłonią przytula orła ukoronowanego Rzeczypospolitej Polskiej i stoi na postumencie. Figura została wyrzeźbiona przez księdza doktora Michała Dłutowskiego, natomiast postument pod tę figurę Pana Jezusa jako Króla Polski został wyrzeźbiony przez Pana Janka Pastuszka i właśnie chodzi nam przy tym o to, że każdy, kto wchodzi do Aten Roztocza, to najpierw jest przywitany przez wcielony logos odwiecznego Boga Ojca, właśnie odwieczny Syn Boga Ojca i zarazem nasz Pan Jezus Chrystus, jedynie prawdziwy Mesjasz. W Nim właśnie On jest tym kluczem dla rozumienia całego wszechświata, całego stworzenia, bo w Nim i z Nim i dla Niego
Bóg Ojciec wraz z Duchem Świętym stworzyli cały wszechświat i dlatego tutaj umieściliśmy Chrystusa, żeby witał wszystkich przychodzących do tego miejsca. A w postumencie są zawarte heraldyczne symbole trzech cnót boskich: wiary w postaci krzyża, nadziei w postaci kotwicy i miłości Boga i człowieka w postaci tego płonącego i cierniem ukoronowanego serca Pana Jezusa. Bo Bóg właśnie człowieka prowadzi przez ziemię nie tylko mocą naszej natury, otrzymanej zresztą od tego samego Pana Boga jako Stworzyciela, lecz także mocą łaski. I to jest ta symbolika heraldyczna tych wielkich cnót boskich dla naszego rozumu, dla naszej pamięci duchowej i dla naszej wolnej woli duchowej. Natomiast ta fasada, która składa się domu filozofii starożytnej, składa się z 8 kolumn, czyli 7 osi. Tak starożytna architektura ukazywała właśnie swój hołd i uwielbienie Boga, absolutu, bo cyfra 8 jest złożona z dwóch nieskończoności. I to była symbolika w starożytnej filozofii i w starożytnej architekturze dla wyrażenia hołdu składanego przez człowieka, architektury, sztuki, filozofii, nauki w ogóle, Bogu Najwyższemu jako wiecznemu bytowi. Proszę Państwa, pomalutku kierujemy się do domu filozofów starożytnej. A idziemy takim pięknym przejściem, na pewno na górze będą kasetony, na dole piękne mozaiki, a cała ściana wyłożona, no tu jest postaci nie z liku. Myślę, że tu będą ławeczki, gdzie będą usiąść, zadumać się nad swoim życiem. Księże profesorze, co my tu mamy? Tak, równolegle, tak jak powiedzieliśmy, że Ateny to jest taka synteza historii, nauki i wiary, tutaj w Domu Filozofii Starożytnej zamieszczamy na zewnątrz najważniejsze postaci Starego Testamentu. Począwszy od naszych rajskich prarodziców Adama i Ewy, poprzez Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, później Jozue, który wprowadził, to jest ten drugi rząd tych postaci starotestamentalnych, który wprowadził naród Izraela do ziemi obiecanej Kanaan, i następne postaci Jesse, z pokolenia Jessego pochodzi król Dawid, Salomon, budowniczy świątyni jerozolimskiej, a tam po drugiej stronie, w głębi, to są prorocy. Prorocy więksi, których mamy 4, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, i mamy, jak pamiętamy z Pisma Świętego Starego Testamentu, 12 właśnie tych młodszych proroków, mniejszych proroków, i ta kolekcja będzie zwieńczona po prostu figurkami rodziców Matki Najświętszej i świętego Jana Chrzciciela jako ostatniego z proroków. Dom filozofii starożytnej jest zbudowany z prastarego domu góralskiego z miejscowości Ropa za Gorlicami. To jest, zdaje się, że Beskid Niski. I także część tego domu została zbudowana z belek stodoły góralskiej z tego samego siedliska. Natomiast z drugiej strony mamy fragmenty pierwszej belki jodłowe, które podarował ordynat zamojski w 1870 roku na budowę tutaj w naszych okolicach pierwszej szkoły powszechnej dla kształcenia naszego polskiego narodu i mniejszości narodowych. Ta szkoła była zbudowana za kościołem obecnym, parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii rodzinnej Tereszpol, i właśnie ksiądz proboszcz podarował nam te
belki na to, żeby tutaj je zamieścić i zachować ku pamięci potomnych, że rodzina Zamoyskich bardzo dużo wniosła w dzieje Polski i w dzieje tego regionu, w dzieje naszego narodu, w dzieje Kościoła Chrystusowego w naszej ojczyźnie. I to jest tego przykład, że rodzina Zamoyskich budowała kościoły, klasztory, ale także i szkoły dla kształcenia Polski. Myślę, że też na uwagę zasługuje krzyż, ten łaciński krzyż, który przedziela galerię. Krzyż jest też symboliczny. On został właśnie zaczerpnięty, belki tego krzyża zostały zaczerpnięte właśnie z tej szkoły, z materiału podarowanego przez ordynata Zamoyskiego. A natomiast twarz Chrystusa została wyrzeźbiona przez wspaniałego rzeźbiarza, pana Jana Sprysaka z Krzeszowa, z Nadsanu. Więc zapraszamy dalej. Figurki, jeszcze tylko dodam, że te figurki, właśnie wszystkie postaci starotestamentalnych, zostały wyrzeźbione przez księdza pustelnika doktora Michała Dłutowskiego, któremu pozwoliłem sobie nadać pseudonim Dłuto. Znajdujemy się we wnętrzu domu filozofii starożytnej. Ściany są wykonane z kamienia wyoranego na polach i to jest kamień z czasów potopu Noego, który jest splotem muszelek. Natomiast właśnie te takie części drewniane, to my ukazujemy właśnie, że starożytne myślenie było koliste, dlatego że w starożytnej Grecji, czy Rzymie, czy u innych starożytnych ludów nie było tej poznania prawdy, że świat ma początek. I stąd to myślenie w swojej strukturze było koliste. I my tutaj w tej estetyce wnętrza domu filozofii starożytnej chcemy to zawrzeć, że z jednej strony są te baliki proste takie, które ukazują prawdę o tym, że świat ma początek, więc nasze myślenie jest linearne, czyli że ma też początek. Natomiast te wnętrza pomiędzy balikami, to jest symbolika taka estetyczna, kamienno-drewniana, ukazująca strukturę starożytnego myślenia Grecji, Rzymu i innych ludów i narodów starożytności, a także i cywilizacji i kultur w starożytnym świecie. Natomiast sufit jest wykonany z drewna, który wedle ekspertyz naukowych Instytutu z Krakowa ma, to jest czarny dąb i liczy sobie już ponad 1700 lat, czyli dokładnie datowanie dosięga epoki Konstantyna Wielkiego, cesarza rzymskiego, który podarował Kościołowi Chrystusowemu wolność tym pamiętnym edyktem mediolańskim z roku 313. Natomiast te belki poprzeczne, które są podpierają ten czarny dąb starożytny, to one są młodsze i są z rozbiórek różnych budynków drewnianych, o konstrukcjach drewnianych z miasta renesansowego rodziny Zamoyskich, Zamościa. Jesteśmy w domu filozofii starożytnej, ale na poddaszu. I tutaj najwspanialszą atrakcją na razie tego, co wybudowaliśmy, to jest właśnie ta ściana z tych bali z domu z Markowej, czyli z tej rodzinnej miejscowości, teraz już błogosławionej rodziny Ulmów, która została nie tak dawno wyniesiona na ołtarze za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, mając świadomość, że to
to może być ryzykiem utraty ich życia ziemskiego, ale z racji na chrześcijańską zasadę miłości Pana Boga i bliźniego udzielili schronienia i podzielili się chlebem z prześladowanymi Żydami w czasie II wojny światowej i za to wszyscy, także to dziecko nienarodzone, zostali skazani przez Niemcy hitlerowskie na śmierć, rozstrzelani i ostatnio wyniesieni za pontyfikatu papieża Franciszka do glorii ołtarzy. Ten dom został zbudowany w roku 1910. Mamy jeszcze wyryte daty powstania tego domu i jest niemym świadkiem tej zbrodni na heroicznej, błogosławionej rodzinie Ulmów. Tutaj właśnie, na tym poddaszu w Domu Filozofii Starożytnej chcemy też wykonać taki duży 3 metry wysokości i 2 metry szerokości obraz ukazujący Boga Ojca. I chcemy ten Dom Filozofii Starożytnej poświęcić Bogu Ojcu. Stąd to bardzo symboliczne tło tego niemego świadka tej niesamowitej zbrodni niemieckiej na naszej polskiej rodzinie na Podkarpacie. Proszę Państwa, z Domu Filozofii Starożytnej w Zadumie przechodzimy do Domu Filozofii Średniowiecznej. Warto tylko dodać, że Dom Filozofii Średniowiecznej, za chwilę ksiądz profesor nas do środka zaprosi, znajduje się vis-a-vis wspaniałej kapliczki Gietrzwałdzkiej. Na całym świecie takiej nie ma, tak rozbudowanej, bo jest ona na Łodzi, ale o tym później, księże profesorze. Przechodzimy do Domu Filozofii Starożytnej. Średniowiecznej. Średniowiecznej, przepraszam. Drzwi do tego domu są nam podarowane z parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, tutaj z sąsiedniej parafii Trzęsiny. W tej parafii istnieje taka tradycja przekazywana z ojca na syna, że święty Antoni z Lizbony i z Padwy, gdy szedł, żeby się objawić w Radecznicy, to odpoczął sobie przy takim do dzisiaj istniejącym źródełku i małej kapliczce, na której poddaszu w czasie II wojny światowej została uratowana pewna Żydówka przed eksterminacją ze strony III Rzeszy Niemieckiej. I tam sobie święty Antoni w tej parafii odpoczął. I ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Julian Brzezicki, między innymi inicjator krucjaty różańcowej dla Polski, on właśnie podarował nam te drzwi wejściowe z kościoła parafialnego, które mają już ponad 100 lat. I myśmy je właśnie wypiaskowali i tutaj ten budynek filozofii średniowiecznej składa się na zewnątrz z belek toporem ciosanych, a w środku jest taka estetyka kamienno-drewniana. Zapraszamy do środka i ten budynek filozofii średniowiecznej będzie jednocześnie aulą. To jest właśnie, drodzy Państwo, ta ambona odrestaurowana z 12 lipca 1932 roku z tej stolarni żydowskiego właściciela, stolarza Nudela Leiby. I tutaj właśnie mamy aulę, tutaj jest na dole, mamy ławki, które otrzymaliśmy z takiego starego kościółka z diecezji sandomierskiej. Natomiast właśnie tam u góry mamy też drugi poziom i to są te tralki. To Adrian, Krzysztof i Sławek dorobili takie człony łączące, ale te tralki są wykonane z nóg fortepianów z firmy Beckstein, które są odrestaurowywane przez naszych wspaniałych polskich restauratorów, tak jak zresztą mamy takich
utalentowanych rodaków, którzy odrestaurowują fortepiany wszystkich firm świata i z całego świata sprowadzają tutaj do Polski i tutaj dają im niejako drugie życie. I myśmy część tych nóg odrestaurowanych fortepianów starych z końca XIX i początku XX wieku tutaj zamieścili i właśnie tam jest taka właśnie balustrada. Ta estetyka tutaj to jest właśnie, tak jak powiedziałem, kamienno-drewniana. To są takie baliki dość głębokie i one właśnie tworzą taką piękną strukturę. I na tę strukturę kamienno-drewnianą będziemy nakładać, już rozmawialiśmy z takimi wspaniałymi artystami, malarzami z Wrocławia i oni będą tutaj za pomocą różnych gatunków sztuki malarskiej zamieszczać, tak jak i w Domu Filozofii Starożytnej i jak pójdziemy wkrótce do Domu Filozofii Nowożytnej, sufity będą po prostu we freskach i tutaj także te ściany kamienno-drewniane także będą pokrywane różnymi postaciami z historii filozofii, najwybitniejszymi czy po prostu najbardziej charakterystycznymi myślicielami całej ludzkości, wszystkich narodów. Chcemy ich tutaj po prostu w tych domach trzech filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej i współczesnej zaprezentować. Tutaj właśnie, gdzie stoją kamery, to właśnie jest takie podium specjalne i tutaj będziemy organizować różne spotkania, prelekcje, dyskusje, wykłady czy różnego typu prezentacje. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Już jesteśmy bardzo blisko, ale jeszcze troszeczkę potrzeba wysiłku, żeby tę aulę już doprowadzić do takiego stanu, żeby można się było tutaj godnie spotkać. Jest jeden mankament, księże profesorze. Za mało jest ławek na tej auli, bo podejrzewam, że ksiądz profesor będzie musiał poszerzać. Daj, nie zmieszczą wszyscy. Daj Boże, ale mamy jeszcze górę, to myślimy, że... To dalej jest za mało. Tak. Natomiast tutaj na tej ścianie prezydialnej to mamy już wykonany 4-metrowej wielkości obraz na płótnie artysty, malarza z galerii w Warszawie, Pradze, pana Jacka Szmida i wkrótce będziemy tutaj go zawieszać i po prostu powoli, krok po kroku dopełniać tego już ostatecznego wystroju, czyli prezentacji tej religijno-naukowej. Prawdopodobnie tutaj zmieścimy kilkaset postaci na tych ścianach, na tych też sufitach i bocznych ścianach tych kamienno-drewnianych będziemy mogli zaprezentować właśnie różnych myślicieli całej ludzkości. Z Domem Filozofii Średniowiecznej sąsiaduje Dom Filozofii Współczesnej, na który do środka ksiądz profesor zezwoli nam kuknąć, obejrzeć, bo jeszcze nie jest tak na tyle skończony, żeby można było pokazywać, ale... Zapraszam. Tutaj znajdujemy się we wnętrzu Domu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej i jak wiemy, że papież Jan Paweł II należy także od strony jego drogi intelektualnej właśnie jako filozoficznej do uczonych nowożytnej i współczesnej filozofii i dlatego tutaj będzie prezentujemy jego popiersie. Ono nie jest jeszcze w tym miejscu, w którym być powinno. Ono będzie we wnętrzu tutaj tego budynku, które stanowi stodoła z Biszczy z 1870 roku i
we wnętrzu tutaj będzie zaprezentowana także Lubelska Szkoła Filozoficzna, której członkiem był między innymi ksiądz kardynał Karol Wojtyła jako profesor filozofii na naszym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, noszącym obecne imię tego wielkiego papieża Jana Pawła i zarazem tak wielkiego świętego. Tutaj też mamy taką estetykę na tych ścianach zewnętrznych, kamienno-drewnianą, i zrozumiałem jest, że będziemy setki, kilkaset myślicieli nowożytnej i współczesnej filozofii prezentować, ale także będziemy prezentować polskich wieszczów narodowych w postaci głów. Jest to pewna symbolika, że Polska powinna mieć elity duchowe, przewodników duchowych i takich kulturowych jako naród i jako państwo. I dlatego chcemy tych właśnie najwybitniejszych w dotychczasowych dziejach polskiej kultury, polskiej historii zaprezentować tutaj tych jakby najważniejszych kilkudziesięciu naszych polskich wieszczów narodowych, począwszy od literatury, poprzez inne działy naszej polskiej kultury. Proszę Państwa, spoczęliśmy na ławeczce przed obliczem Matki Bożej Giertrzwałckiej i to ta kapliczka giertrzwałcka, którą ksiądz profesor pierwszy wybudował w Polsce, bazując, kopiując kapliczkę, która znajduje się w Giertrzwałdzie, i ona stała się pretekstem do naszej znajomości. Niech mi będzie w tym momencie wolno podziękować księdzu profesorowi za tą już blisko czteroletnią znajomość, gdzie nauczyłem się wiele i dalej, mając te lata, które mam, uczę się do dnia dzisiejszego. Wielki Bóg zapłać, księże profesorze. Kapliczka Giertrzwałcka w nietuzinkowy sposób przedstawiona, bo na Łodzi, jakże wymownie, jakże symbolicznie, to tylko Duch Święty mógł księdza profesora natchnąć. Tak, bardzo dziękuję naszemu wspaniałemu przyjacielowi, artyście, rzeźbiarzowi, malarzowi, właśnie panu Jurkowi Dudzie za naprawdę za to zaangażowanie dla Pana Boga, Kościoła, narodu, głównie w tym nurcie sztuki chrześcijańskiej. I właśnie Pan Jurek nas zainspirował do tych działań i dziękujemy Panu Bogu, że z pomocą wspaniałych przyjaciół naszych mogliśmy właśnie tutaj dokonać tego wspólnego dzieła, które nie wiedzieliśmy, jak wybudować. I pewnego dnia przyjechał ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji i metropolii białostockiej, ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Ciereszko, i poprosiłem go, żeby w tym miejscu, gdzie stoi ołtarz u stóp Matki Bożej Giertrzwałckiej, która wtedy jeszcze nie była tutaj wybudowana w sensie tej pierwszej wiernej co do centymetra, jeśli chodzi o zewnętrzne rozmiary kapliczki z miejsca objawień Matki Bożej w Giertrzwałdzie w 1877 roku, od dnia, jak pamiętamy, 27 czerwca tegoż roku, aż do dnia 16 września, kiedy to przyszła ostatni raz, i właśnie przyszła w tym celu, żeby poświęcić tę kapliczkę i tę figurę tam w Giertrzwałdzie, w sanktuarium Matki Bożej, jej objawień jako figurę niepokalanej. Natomiast tutaj wyrzeźbiliśmy, poprosiliśmy pana Janka Pastuszka, wspomnianego już z miejscowości Józefów Biłgorajskie, żeby wyrzeźbił tę figurę.
I to jest pierwsza figura ukazująca sposób, w jaki ukazywała się Matka Boża właśnie tam w Gieczwałdzie, a mianowicie sto kilkadziesiąt razy przyszła Matka Najświętsza jako królowa na tronie. Czasami też objawiła się z królem, Panem Jezusem, królem nieba i ziemi, królem wszechświata, królem miłosierdzia i królem Polski, jako dziecięciem Jezus na jej kolanach, ale najczęściej Matka Najświętsza objawiała się jako królowa na tronie, w koronie, w której zawarte jest 40 krzyżyków i ten krzyż główny wieńczący koronę Matki Najświętszej. Jest to piękna symbolika królewskości Maryi i właśnie Matka Najświętsza potwierdziła też tymi objawieniami, że bardzo sobie ceni, jeżeli wzywamy jej imienie jako Królowej Polski, bo pragnie nasz naród prowadzić do nieba. I dlatego umieściliśmy tę kapliczkę Matki Bożej Gieczwałdzkiej niejako jako mostek kapitański tutaj pod tym ołtarzem, gdzie jest ten kapitan, który nas prowadzi do Królestwa Niebieskiego, czyli osoba wieczna Syna Bożego, który wcielił się w niepokalanym sercu Matki Bożej w naszą ludzką naturę, przyjął ją, dokonał dzieła zbawienia i odkupienia wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym i po całym dziele, po Jego męce, krzyżu, na Golgocie, śmierci krzyżowej, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu właśnie Pan Jezus w tej symbolice swojego Królestwa, w tej arce Bożego Kościoła zbudowanego na świętym apostole Piotrze. I tutaj mamy figurki 12 apostołów, bo ten statek właśnie jako symbol Królestwa Niebieskiego jest okolony 14 kolumnami, żeby nawiązać do 7 dni stworzenia i 7 dni zbawienia i odkupienia, które świętujemy zazwyczaj w Wielkim Tygodniu każdego roku kościelnego i kalendarzowego. Ale we wnętrzu tutaj tego statku mamy 12 kolumn. Stąd też poprosiliśmy księdza doktora Michała Dłutowskiego, żeby wyrzeźbił te figury i właśnie żebyśmy tutaj mieli tych 12 apostołów też na sposób figuratywny zaprezentowany. I to całość tej symboliki figurki Matki Bożej Królowej Polski i kapliczki, kopii z miejsca objawień w Gieczwałdzie i ten statek i te kolumny i to zadaszenie z wieżyczką. Mamy też kotwicę wyłowioną na dnie Bałtyku z przodu tego okrętu. Ona jest tam ustawiona. Ponad 1,5 tony waży i mamy też liny właśnie z oryginalnych statków i okrętów. Mamy też zapasową kotwicę, którą nazywamy admiralicją i mamy taką wieżyczkę uwieńczoną krzyżem, krzyżem właśnie też wierną kopią krzyża z kapliczki z miejsca objawień Matki Bożej i mamy także tam sygnaturkę z jednej z odlewni ze Szwajcarii, z tej części wschodniej Szwajcarii i mamy pokrycie wieżyczki taką blachą charakterystyczną, która jest metalem na metalu i otrzymaliśmy ją też w podarunku właśnie z Australii i to wszystko jest zwieńczone takim dachem właśnie z drewna modrzewiowego, żeby było dość stabilne. I właśnie to całość ta, tej kaplicy, statku, właśnie jest nazwana Mahut Adonai,
czyli Regnum Dei, to znaczy Królestwo Boże. Jest to symbolika tego, co z pozycji nauki i wiary mamy jako najwyższy cel, czyli dążenie do tego, żeby osiągnąć wieczne życie i wieczne szczęście w domu Boga wiekuistego, który dla nas, katolickich chrześcijan, istnieje jako jeden Bóg, ale w trzech odrębnych osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Proszę Państwa, czas nieubłagalnie mija. Przeszliśmy bardzo szybko od kapliczki Wietrzwałckiej, która wspaniale prezentuje się na tej łodzi, od domu filozofów starożytnej, średniowiecznej i do współczesnej. Przechodzimy przez drogę, która też jest symboliczna i graniczy między przestrzenią, strefą, gdzie odbywać się będą wspaniałe wykłady, przechodzimy do strefy sakrum. To tu, w tym momencie, rozpoczyna się ogród różańcowy zwieńczony Matką Bożą, Królową Polski Wietrzwałcką. Księże profesorze, czy tych kolumn nie za dużo trochę? To bardzo dobre pytanie naszego przyjaciela, wspaniałego artysty, rzeźbiarza Jurka Dudy, który wykonał dla tego ogrodu różańcowego artystyczne formy poszczególnych tajemnic, czterech części tajemnic różańca świętego, czyli w sumie 20 tajemnic i 20 form wykonał właśnie pan Jurek, za co mu z całego serca dziękujemy i także wszystkim, którzy nas wspierali, wszystkim Państwu za niezwykłą hojność, poświęcenie, oddanie. Przepraszam, płaskorzeźby wykonane są z brązu, także tak, to jest nie byle co. Właśnie, są odlane na podstawie tych form artystycznych, które pan Jurek dostarczył panu odlewnikowi właśnie jako gotowe tylko do odlewu. I tak się szczęśliwie złożyło, że dzięki wspaniałej pomocy wielu przyjaciół mogliśmy wykonać już wszystkie te formy z brązu i one są umocowane na takich blokach granitowych z rozbiórki Mostu Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, a mianowicie z tego mostu, może wielu z Państwa pamięta, ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Słubice i Frankfurt nad Odrą łączy most. Kiedyś on się nazywał Mostem Przyjaźni i on został rozebrany i te bloki z pięknego granitu, one zostały przewiezione tutaj przez Szczecin, tutaj do nas, do Aten-Roztocza, do Szozdów, na Zamojszczyźnie, i z tych bloków właśnie razem, dzięki pomocy pana Jurka, ustawialiśmy te bloki i ułożyliśmy taką właśnie taki ogród, z jednej strony 10 tajemnic różańcowych i z drugiej tutaj to wejście do ogrodu różańcowego będzie wejściem akropolowym, tak żeby nawiązać do tego świata filozofii i sztuki starożytnej. I jak Państwo wszyscy wiecie, że jest takie miasto na górze w Atenach, które starożytni Grecy nazwali Akropolem. Ono było właśnie poświęcone dla bóstw starożytnej Grecji i właśnie tam między innymi była figura bogini greckiej Ateny, a my przetransponowaliśmy, zchrystianizowaliśmy, czy podejmujemy taką próbę chrystianizacji starożytnej pogańskiej filozofii i pogańskiej religii. Jak wiemy, że Chrystus objawił nam imię prawdziwego Boga
i że Pan Jezus narodził się z niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Matki Kościoła, Matki wszystkich narodów i także Matki naszej i Królowej Polski. I tutaj chcemy taki symbol ukazać, wybudować. Na razie mamy tylko na 3 metry wborowane, wprowadzone takie zdemontowane słupy oświetleniowo właśnie tramwajowe i które będą jeszcze omurowywane tak, żeby stały się kolumnami i u góry będą jeszcze kapitele nałożone a całość zwieńczona będzie tam w głębi. Jak widzimy, to jest taka kolumnada 8 kolumn i ośmiokąt. To jest symbol, tak jak wyszliśmy przy Domu Filozofii Starożytnej od cyfry 8, czyli na początku Aten jest 8 kolumn przed Domem Filozofii Starożytnej, żeby nawiązać do tej cyfry 8 jako złożonej z dwóch znaków matematycznych o imieniu nieskończoności, bo to była matematyczna symbolika wieczności, wiecznego bytu, absolutu, doskonałego świata. I już starożytni Grecy jako poganie i Rzymianie dążyli do życia wiecznego, ale nie znali jeszcze imienia prawdziwego Boga. A myśmy to imię jako chrześcijanie katolicy poznali. Zostaliśmy w to imię ochrzczeni i różaniec jest takim skrótem Ewangelii, skrótem całego przesłania Bożego, całego objawienia tego nadprzyrodzonego Starego i Nowego Testamentu, a także dziejów Kościoła. I zwieńczenie różańca, tak jak wiemy, że to zwieńczenie ma różne formy. Ma symbolikę Matki Bożej, ma symbolikę krzyżyka Pana Jezusowego. I my właśnie w głębi dostrzegamy to, co widzimy i zapewne wszyscy Państwo widzicie, że mamy ośmiokąt, ale ten ośmiokąt to jest nic innego jak forma krzyża. Czyli jeżeli belki krzyża połączymy między sobą, to otrzymujemy ośmiokąt. I ten ośmiokąt będzie obejmował na takiej figurze, na filarze, kolumnie 3-metrowej, wyrzeźbiony w kamieniu piaskowcu, na kapitelu korynckim, tym takim najbogatszym, będzie stała figura Królowej Polski, którą wyrzeźbił nasz przyjaciel, wielki artysta, rzeźbiarz, pan Jerzy Duda, tutaj obecny razem z nami i któremu z całego serca za to dziękujemy. Natomiast nad tymi kolumnami, które mają teraz 7 metrów wysokości, też symboliczna cyfra, nad nią będą jeszcze kapitele doryckie i abakusy i na tych abakusach nałożymy koronę, która będzie mieć obwodu około 20 metrów, czyli w nawiązaniu do 20 tajemnic Różańca Świętego będzie także obwód korony dla Matki Bożej nad Matką Bożą 20-metrowy. I cała ta konstrukcja z krzyżem będzie mieć też wysokości 7 metrów, więc myślimy, że to będzie i piękne dzieło w sensie symbolicznym, matematycznym, ale dla nas najważniejsze jest, żeby Matce Najświętszej oddać stosowny hołd, cześć, wyrazić naszą miłość, bo przez nią właśnie przyszedł Mesjasz Pan, czyli dokonało się zbawienie świata. Ja tylko wtrącę, że myśleliśmy, że na wiosnę ten ogród różańcowy już zapełni się różami, jak przystało na ogród różańcowy i różnym kwieciem pachnącym. No niestety prace trwają zaawansowane i jeszcze trochę to sadzenie roślin się odwlecze w czasie. Mamy taką
cichą, głęboką nadzieją serca, że może jak te prace, jak damy radę obudować te kolumny, to jest troszeczkę czasochłonne i kosztochłonne, ale żywimy nadzieję, że te kolumny obudujemy tego lata czy wczesnej jesieni i nałożymy tutaj taki daszek, dosłownie taką w nawiązaniu do Akropolu, tak jak Akropol jest zbudowany. I tutaj będzie można też miejsce na spotkanie, na zadaszenie. To zawsze, teraz jest piękna pogoda, to możemy się wspaniale spotkać, ale jak tutaj pada deszcz, to wtedy nawet nie moglibyśmy wejść tutaj do ogrodu różańcowego. A tak zrobimy zadaszenie, a tam w głębi, Państwo widzicie, to są też budynki gospodarcze, bo mamy koniki i trzeba gdzieś dla nich zabezpieczyć na zimę i wczesną wiosną siano, słomę. I właśnie tam w głębi są boksy dla koników, a tam na samej górze to pragniemy wybudować, postawić figurę Chrystusa Króla. I nasz przyjaciel, wielki człowiek ducha i sztuki, pan Jerzy, on przygotował już wspaniałą, bardzo wymowną pod względem symbolicznym i estetycznym, wymowną figurę Pana Jezusa Chrystusa, Króla Nieba i Ziemi, Króla Wszechświata, Króla Miłosierdzia i Króla Polski. Czyli nad Atenami Roztocza będzie królował Chrystus Król Polski, Chrystus Król Miłosierdzia, Chrystus Król Świata. Księże profesorze, moją uwagę jeszcze skupiły krzyżyki takie metalowe, które pojawiły się, a nie było ich w zeszłym roku. Te krzyżyki, drodzy Państwo, to też takie Boże prowadzenie, bo chcieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie na połączenie tych poszczególnych tajemnic. Jak wszyscy Państwo wiecie, że różaniec składa się z 10 takich paciorków, na których odmawiamy Zdrowaś Maryja i później są te grubsze czy charakterystyczne paciorki dla odmawiania Ojcze Nasz. Czyli różaniec obejmuje najważniejsze modlitwy biblijne i kościelne. I właśnie tutaj zastanawialiśmy się nad wyrażeniem tych paciorków. I pewnego dnia otrzymaliśmy informację, że w parafii i w gminie Łukowa, to jest niedaleko nas, ta społeczność, ta cząstka naszego polskiego narodu bardzo wycierpiała, raz, że duże straty personalne poniosła poprzez zaangażowanie młodzieży i ojców w walkę partyzancką. Jak wiemy, że w miejscowości Osuchy na terenie gminy i parafii Łukowa znajduje się największy cmentarz partyzancki Europy. Właśnie powiedziano nam, zarówno ksiądz proboszcz, jak też i pan wójt tutaj przybyli, złożyli nam wizytę i ponieważ te stare krzyże jeszcze z okresu PRL-u, które tam wstawiono w miejscach grobów naszych polskich partyzantów, którzy złożyli olbrzymią daninę krwi i poświęcili całe swoje życie w obronie naszego narodu, w obronie ojczyzny, w obronie Kościoła Chrystusowego w Polsce i niepodległości państwa polskiego w okresie okupacji Niemiec hitlerowskich. I właśnie zaproponowałem, że jeżeli włodarzom tamtej społeczności, do której przynależy ten teren Osuch i cmentarza partyzanckiego, że jeżeli nie mieliby innego przeznaczenia, to my chcielibyśmy te poświęcone krzyże
dla polskich partyzantów przetransponować, zamienić, nadać im znaczenie poszczególnych ogniw w naszym ogrodzie różańcowym, w tym naszym monumentalnym różańcu. I tak się pięknie składa, taka ciekawostka, jak opatrznościowo Pan Bóg działa poprzez dobrych ludzi, w tym przypadku włodarzy i tej gminy, i tej parafii, i tej społeczności, a także i pani dyrektor tego Departamentu Kultury w gminie Włókowej, a mianowicie, że rozmiar tych krzyżyków jest taki, że 10 krzyżyków wchodzi idealnie w przestrzeń pomiędzy poszczególnymi tajemnicami różańca świętego, tak jak to nasz przyjaciel, wspaniały artysta rzeźbiarz pan Jerzy tutaj ustanowił, rozmierzył, to właśnie te 10 krzyżyków wchodzi pomiędzy. I jeśli chodzi o ilość krzyży z tych grobów partyzanckich, to mamy ich tyle, ile nam potrzeba, żeby te 4 części różańca świętego połączyć paciorkami różańca. Tak więc, proszę Państwa, proszę się nie dziwić, że tą przestrzeń nazywamy już przestrzenią sakralną. I w ten oto sposób zbliżyliśmy się do końca naszej opowieści o Atenach Roztocza, wielkiej inwestycji księdza profesora Tadeusza Guza i nie tylko inwestycji księdza profesora, bo przecież całego narodu polskiego i nie tylko, Polonii. Chcieliśmy, na ile nas stać, na ile jesteśmy w stanie to zrobić, pokazać Państwu na ten dzień aktualny, połowa czerwca przypada, stan, w jakim znajdują się Ateny. Już gołym okiem widać, że jest, trudno powiedzieć, czy jest poza połową ta budowa, czy się zbliża do połowy, ale tak myślę, księże profesorze, i tego życzę sobie, że, znaczy nie tylko ja, ale myślę całe społeczeństwo, żeby na ten dzień, na ten rok objawień, 150-lecia objawień Gietrzwałdzkich, daj Boże, żeby Ateny Roztocza już funkcjonowały tak, jak są przewidziane. Na koniec, księże profesorze, serdecznie dziękujemy za tą katechezę, bo była to swoista katecheza, nie tylko opowieść o samych Atenach, życząc no jak najrychłejszego zakończenia tego, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Wielki Bóg zapłać. Bardzo dziękuję zarówno naszemu przyjacielowi wspaniałemu, panu Jerzemu Dudzie, jak też i synowi, małżonce, mamusi, rodzinie, współpracownikom, bo naprawdę bez waszej rodziny, kochani, to my nie dalibyśmy rady tego ani ideowo, ani na innych poziomach tego dzieła kontynuować. A na ręce pana Jurka proszę mi pozwolić, żeby wyrazić wdzięczność wszystkim państwu, całemu naszemu narodowi polskiemu, Polonii rozsianej po wszystkich kontynentach, naprawdę za wielką życzliwość, serdeczność, a także wszystkim ludziom dobrej woli spoza naszego polskiego narodu, którzy nas też tutaj wspierają, czy modlitwą, czy cierpieniem, czy konkretnymi środkami materialnymi, żebyśmy to dzieło, jak mocno jesteśmy przekonani już, budując je 4 lata od pamiętnego roku 2020 i daj Boże, żeby w ciągu 7 lat do roku pańskiego, czyli do roku jubileuszowego. 7 lat, też symboliczna. 7 lat, tak. Że daj Boże, żeby słowo pana Jurka było słowem prorockim i żebyśmy mogli tutaj się pięknie spotykać. Już teraz zapraszamy, jak potrafimy, to opowiemy Państwu o tych sprawach, o tych rzeczach, a przede wszystkim o Panu Bogu, o świętych, bo w świętości kulminuje nasza bytowość
i całe człowieczeństwo, zarówno w sferze duchowej, jak też i materialnej, narodowej, społecznej, państwowej, eklezjalnej, w każdym wymiarze, jeżeli osiągniemy z pomocą Boga w Trójcy Świętej Jedynego naszą osobistą i wspólnotową doskonałość, to spełniliśmy to wszystko, czego Pan Bóg od nas na ziemi oczekuje i jak wierzymy, później zabierze nas do swojego domu w Królestwie Niebieskim. Wielki Bóg zapłać wszystkim Państwu i najserdeczniejsze, najpiękniejsze, najświętsze szczęść Boże dla wszystkich Państwa, żeby Pan Bóg Państwa obdarował za pomoc Atenum roztocza każdego typu, nie stokrotną, nie tysiąckrotną, lecz jeszcze większą łaską z nieba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i proszę mi pozwolić, że z najszczerszego serca chciałbym wszystkim Państwu z tego miejsca Aten, z tego miejsca Ogrodu Różańcowego wszystkim Państwu pobłogosławić. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech wszystkich Państwa, Wasze życie, powołanie i drogi do nieba błogosławi Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Wielki Bóg zapłać, księży profesorze. Szczęść Boże.